Czemu pan buntuje naród, proszę pana? Ale proszę pana, proszę nie przeszkadzać. Niech żyje Andrzej Duda! Niech żyje Andrzej Duda! Ty robicie tutaj w ogóle? Nie powinniście tutaj stać. Wybory przeprowadzone. O, no, to niech żyje Andrzej Duda, jesteście stratem. Nie ma radnych, żeby dzisiaj składać parasolki, żeby dzisiaj chować się po domach. Niech żyje Andrzej Duda! Jestem za Andrzejem Dudą! Nie ma takiego człowieka jak Duda. Wierny PiS-owi, życiu nie był takim prezydentem jak Duda. Nie możemy się poddać. A kołki nie macie najmniejszych szans. Nie róbcie wstydu ludzi. Pachołki ludzi! Pachołki ludzi! Chyba nikt nie ma wątpliwości, dlaczego była przeprowadzona ta reforma. No, to proszę pana, to proszę pana. To jest normalnie, to jest paranoja, żeby was... Ja mówię to, co wiem. Wiem, że pan jest biedny, pan nie uzdrowi służby zdrowia. Nie uzdrowi pan. Ale ja mam dla pana dobrą informację. Nie uzdrowi pan służby zdrowia, bo tyle było różnych partii i ugrupowań, nie uzdrowili służby zdrowia. A co pan myśli, co powinien chyba, że powinniśmy zrobić? Nie uzdrowicie służby zdrowia. A co powinniśmy zrobić? Nie wiem, co powinniście zrobić, ale to pod te wybory, panie kandydacie, pan nie uzdrowi, że już wyzdrowi. Ale trzeba uzdrowić, nie? Trzeba, ale pan nie uzdrowi, bo pan nie ma żal. A kto uzdrowi? A wie pan, co się z panem stanie? Bo panu powiem. No co się stanie? Pan wytrzeźwieje. Co? Wytrzeźwieje pan. Panie Czarzasty, przepraszam bardzo. Pan chyba jest pijany, bo ja mogę się poddać testowi. Pan jest chyba pijany. Pan nie ma szans, panie kochany. Pan jest pijany chyba.